zaszczycony, że Pan z nami, Pan Okoń odwiedził nasze progi. Jak Państwo wiedzą, my mamy w tej chwili takie bardzo, tak powiem, nieformalne otwarcie naszych tak zwanych Spring Retreats, czyli takiego spotkania wiosennego, głównie, że tak powiem, zorganizowanego po to, żeby towarzystwo spotkać się z młodą młodzieżą. I wydaje mi się, że będzie bardzo sensowne, żeby w jakimś sensie powiedzieć Państwu i odświeżyć nasze wiadomości na temat uczestników naszych międzynarodowych warsztatów malarskich, którzy byli tutaj z nami w tych ostatnich 8 lat. I ja spróbuję coś na ten temat powiedzieć od początku, ale mam tutaj bardzo dobre wsparcie, zarówno uczestników, którzy wiedzą, co było. Także jak będę kłamał, to proszę powiedzieć. Z jednej strony, ale z drugiej to dam Państwu, chyba da nam jakąś satysfakcję z tego, żeby wiedzieć, gdzie nasza młodzież, w którym kierunku idzie, a w drugim, z jednej strony patrząc, że tak powiem, na rozwój innych indywidualności chyba malarskich, to naszej młodej młodzieży też pokaże jakąś przyszłość. Także jest chyba taki sens. Także ja, jak Państwo wiedzą, prawdopodobnie cały nasz projekt nie miałby możliwości bez znakomitego wsparcia mojej mamy, która nie jest teraz z nami, ale mam nadzieję, że większość z Państwa ją spotkali z jednej strony, a z drugiej strony pani Teresy, która jest mamą dla wszystkich młodych artystów. Ja dziękuję również. Naszym dyrektorem artystycznym jest pan profesor Baj. Chociaż ta pałeczka była poprzednio w rękach również pana profesora Zbyszka Gorlaka, i przedtem właściwie zaczęła się od pana profesora Wsiołkowskiego, tak? Jeżeli ja dobrze pamiętam, który jest w tej chwili lektorem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Także nawiasem mówiąc, w tym dla Państwa, którzy może nie znają układu czy rozkładu obrazu w moim domu, to w tym pokoju tak zwanym rozrywkowym są głównie profesorowie i pan Wsiołkowski jest reprezentowany z jednej strony, pan Gorlach z drugiej, pan profesor Baj ma wyjątek, jest reprezentowany tutaj i tak dalej. Także ja próbuję dać młodzieży punkt widzenia, co będą robić za lat 30 powiedzmy, tak? Czy 20. Teraz przyspiesza czas, tak? Wcześniej. No świetnie. Więc profesor, znaczy, my będziemy, nawiasem mówiąc, obchodzić dziesięciolecie naszych warsztatów malarskich za dwa lata. I mam nadzieję, że dzięki panu profesorowi Czubińskiemu będziemy obchodzić to w znacznie większym gabarycie tego domu, jesteśmy w trakcie planowania rozwoju i będzie rzeczywiście taka sala wystawowa i sala zabawowa i inne takie sale, żeby to miało, że tak powiem, bardziej większy rozmach, żebyśmy się mogli pomieścić po prostu. Sala kąpielowa również, ale sala kąpielowa jest też dla specjalnych gości. W związku z tym, ponieważ ja uważam, że to będzie dla nas dobry training, mi się wydaje, że to warto rozmawiać o tym, co się działo, bo to daje jakiś punkt widzenia, co się będzie działo, prawda? Także ja zacznę od tego i my mamy, jak wspominałem, to nasze malarstwo, spotkania malarskie zaczęły się w roku 2002. Z uczestnictwem szeregu malarzy z Krakowa. Jednym z nich był pan Bartek Bałut, który jest z nami. I pan Bartek Bałut, no, nie, oczywiście wisi tutaj w zasadniczej sali. On jest w tej chwili asystentem, jeżeli ja dobrze rozumiem, na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, co jest oczywiście olbrzymim wyróżnieniem i ja gratuluję Bartkowi jego sukcesu. I Bartek może powiedzieć o sobie więcej niż ja, ale ja nie wiem,
jest trudno się wypowiadać o rozwoju artystycznym, dlatego że no, muszę się przyznać, że chociaż ja staram się rozumieć Bartka sztukę, to nie chciałbym się na ten temat wypowiadać, bo to jest bardziej intuicyjna niż zamienienie tego w słowa i zaczyna być trudne. A w czasie Bartka, tak powiem, pobytu był z nami Lwowianin, który jest tutaj pokazany na górze. Roman Listwak. Więc o Romanie to ja prawie wszystko wiem, bo ja mu pomogłem, żeby pojechać do Stanów. On najpierw skończył, był asystentem w University of Wyoming na zachodniej części Stanów. Później przeniósł się do Nowego Jorku, a w tej chwili od ubiegłego roku jest obywatelem Stanów Zjednoczonych. Dostał wizę dzięki pomocy mojego przyjaciela, amerykańskiego senatora, który uważał, że jego wpływ na tak zwany, nie wiem jak to po polsku nazwać, diversity of culture, czyli takie zróżnicowanie kulturowe amerykańskie, byłoby bardzo znaczące. W związku z tym Listwak dostał obywatelstwo, czyli właściwie tak zwany green card, czyli jest pierwszym stopniem obywatelstwa. Ja w tej chwili pracuję w Nowym Jorku i jest, no, wystawia się dosyć szeroko, natomiast głównym jego, że tak powiem, zadaniem czy życiem jest robienie tak zwanych murals, czyli malowanie na ścianach. I on ma taki kontrakt bardzo ciekawy z jednym z, nie wiem, po polsku jest, designer, czyli takim projektantem Włochem. I Włoch, ten projektant mody, tak powiem, u niego zamawia różnego rodzaju właśnie takie malunki, które są w różnych częściach Nowego Jorku. Także no, to daje Romanowi możliwość pokazania się jego sztuki no, bardzo szeroko. Szczególnie, że ten designer jest bardzo no, modny, on jest zaliczany do 20 najlepszych w Stanach, w związku z tym to daje mu rzeczywiście no, szeroki punkt widzenia. Z nami w tym samym roku była Tatiana, tak? Tatiana Grybia-Jedna, która jest również z Lwowa, która w tej chwili, to Teresa powie o niej, bo ja... Bardzo starna dziewczyna, która ma stały kontakt z nami, jest takim członkiem rodziny. No zawsze. Zawsze i Polacy są... I ma sukcesy duże. Jest również chyba związana z Akademią Sztuk Pięknych Lwowie, tak? Jak rozumiem. Tak. Tatiana wykonała te albumy. Tak, nie mówiąc o tym, że ona wykonała albumy i całą dokumentację. Tamara. Tak, i ona, sztuka jest, że tak powiem, w drugim pokoju. Później był Tomasz, tak? Buczak. Tu jest jego Krzysztof Buczak, tak, z Warszawy. Którego, o którym ja nic specjalnie nie wiem dokładnie, co się z nim dzieje. On specjalnie się nie udziela, no ale to jest, tak powiem, jego punkt widzenia. Grażyna Smalej, która miała być z nami, ale ze względu na choroby jej dziecka nie przyjechała, ona musiała mówić wczoraj, nie da się mówić. Tak, niestety. Mieliśmy razem przyjechać. Nie wiem. I ona też się wystawia w Krakowie dosyć intensywnie, tak? I to, że no, i rozwija się naukowo w kierunku... To niczym jej nie przeszkadza. Tak. I kto był jeszcze? Celina. Tomasz Bogała, Celina Kędziera. Aha. Celina Kędziela, która jest z Chełma, znaczy urodzona w Chełmie, tak? Jej portret jest chyba tam. Tutaj jest jej portret, który namalowany przez... Kto jej malował? Jeszcze jedno. Karolina Świdecka. Karolina Świdecka, również z Krakowa, jest ciekawą osobowością o tyle,
Ona wygrała taki konkurs na namalowanie portretów najznakomitszych 100 Polaków. Tak? Chyba parę lat temu. Co? Kraszyna. Nie, nie, to Karolina, Karolina Świdelska. Tak, Karolina Świdelska. No wtedy wybitny Krakowian. Ale to też nie jeden z ich był wybitnym Polakiem. Przypadkiem. Przypadkiem. I Ania... Jak się Ania nazywa? Jak się Ania nazywała? Ania Tkaczyk? Ania Wachaczyk. Wachaczyk. Tak, którą, o której ja specjalnie nic nie wiem. Muszę się przyznać. A to, czasami ją widuję, ale... To Stasia dziewczyna. Moja jeszcze nie. Taki był pierwszy rok, tak? Tak. Znaczy drugi rok... Lwów, Kraków i Warszawa. Tak. To tam jeszcze był Lubomir. Aha, był tak, przepraszam, Lubomir, który też miał być z nami. Tak, Lubomir... Jakimczuk. To w ogóle znakomita postać. No więc Lubomir no, miał przyjechać, ale no, dzisiaj do niego dostałem SMS, że nie przyjedzie, bo coś tam doszło. No też ma rodzinę. Też ma rodzinę. No to z rodziną to czasami jest trudno. I to było taka była grupka, tak? Adam Nowaczyk, znaczy w następnym roku to był Adam, był Poznań. Kto jeszcze? Poznań. Gdańsk. I kto? Tak, Poznań i Gdańsk. Gdańsk. Bo wtedy miała być Praga. Aha, nie. Tak, nie. Bo nie dojechała wtedy, na następny rok. Aha, tak, nie dojechała. Więc Poznań i Adam Nowaczyk, którego obraz jest tam nad pominkiem. On jest w tej chwili asystentem w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. To też sukces jego. Bardzo olbrzymi sukces. Tak. Miał wystawę w Chełmie właśnie zupełnie inną niż to, co zaprezentował na naszym spotkaniu. I to był właśnie jego sukces. On się rozliczył. Tak, bardziej inspirujący. Kilka jego sztuk i jednego obrazu wisi w jadalni. Tak. I później była, znaczy kto? Wtedy były te dwie dziewczyny z Poznania. Iza, Asia Filipa, Żółcińska Iza Iza Wiola. Wiola Serafin, ale Iza Żółcińska to nie z Poznania chyba. Z Poznania. Ona mieszka w tej chwili w Warszawie. Mieszka w Warszawie. Ale jest z Poznania. Tak, o, rzeczywiście. Aha, to ja proszę muszę mówić. Znaczy, o Serafin... Trójka była. Nowalczyk, Serafin tak. Znaczy, o Serafin... Tak, o Serafin to ja nie bardzo dużo wiem w tej chwili, ale w każdym razie ona między innymi zaprojektowała wszystkie te... Ona się zajmuje projektowaniem wnętrz. Ona jest właśnie po kierunku. I projektowała wszystkie łazienki w tym domu, co Państwo mogą zobaczyć, jest tak powiem inne zainteresowanie. Bardzo piękne, tak. Natomiast Iza Żółcińska jest bardzo aktywną. Tak, jest bardzo aktywną malarką w tej chwili na Warszawie. Ja, nawiasem mówiąc, ją wystawiłem jakiś chyba rok temu w Stanach Zjednoczonych. I pamiętam to dlatego, że ja przywiozłem ze sobą 50 funtów jej sztuki. Z powrotem dzisiaj, co było bardzo ciężkie. I ona no, bardzo jest bardzo intensywnie zaangażowana w życie artystyczne. Jest jakiś taki konkurs, który ja dokładnie nie wiem, który jest pokazywanie prac artystycznych na różnych domach w Warszawie, które ona w ubiegłym roku wygrała. Była tak na skrzyżowaniu Alei Marszałkowskich z Jerozolimskimi. Coś takiego było, tak? Ja dokładnie nie wiem, jak to jest
jak to jest rozstrzygane. W każdym razie ona ma bardzo duże rozpoznanie. Czy tak jest środowisko artystyczne? No i wtedy był Gdańsk. Wam? Gdańsk. I z Gdańska była pani Szczotowska. Która jest. Tak. Kasia Szczotowska, Ania Tusk. Ania Tusk. Ania Tusk. Pani Ania Tusk od nas jest tutaj nad nami. Dla Państwa, którzy wiedzą. Ona, ja również ją zaprosiłem do Stanów i ona spędziła tam parę tygodni w University of Tennessee i nawiasem mówiąc, mam nadzieję, że to był ciekawy dla niej pobyt. I natomiast pani Serafin, znaczy przepraszam, pani Gewartowska, to ja dokładnie nie wiem. Z pani Gewartowską to było tak, ona była bardziej grafikiem niż malarzem. Założyła studio graficzne, wyjechała do Chin jako projektant, pracowała w firmie graficznej, ale postanowiła wrócić do kraju, kupiła ode mnie prasę litograficzną i teraz robi grafiki, maluje. I w ogóle nie projektuje, także... Ale tak ostatnio był jakiś anons na temat jakiejś dużej nagrody, czy nominacji w jakimś rankingu artystów. Tak, to ona po prostu jest taką bardzo ambitną i bardzo rozwijającą się osobą. Świetnie. Następny rok, na tych lat jest tyle, że Państwo rozumieją, że ja chcę to na dziesięciolecie, to zajęłoby na cały wieczór. Następny rok to była Warszawa i kto? Karolina z Dudek. Tak, Warszawa, Kraków i ten. I Paryż. Tak. I Julien Bennington, on wygrał, on jest bardzo rozeznany, nawiasem mówiąc, on jest ze znakomitego Lafond de Buzard, szkoły francuskiej. Bardzo ma duży kontakt z jedną z galerii francuskiej, zresztą dobrą galerią francuską, także on się w ogóle nie może nigdzie pokazywać, dlatego że mu nie pozwalają. Tak, jest niewolnikiem galerii, ale w każdym razie on tutaj zostawił dwie prace, niezgodne zresztą z jego kontraktem. Jest mocno, dobrze rozpoznawalnym malarzem. Jego, tak powiem, przyjaciel, Okorlik, Laurent Okorlik, nawiasem mówiąc, dostał asystenturę na Lafond de Buzard. I on jest również, mamy jego kilka prac tutaj w domu. I on się zajmuje właśnie głównie grafiką, nawiasem mówiąc, Lafond de Buzard. Ja z nimi miałem jakiś obiad w Paryżu chyba ze dwa lata temu, także myśmy na ten temat ostro rozmawiali z okazji tej kwestii organizacji w Paryżu naszej wystawy. Ale niestety do tego nie doszło. Ja chciałem zrobić w Paryżu taką wystawę dla naszej grupy, ale no nie było nikogo, kto by się chciał podjąć tego, żeby się tym naprawdę zająć, no bo to jest bardzo pracochłonne. Na początku to był Okorlik, ale on się później z tego wycofał i cała sprawa, że tak powiem, umarła. Pani Karolina Zdunek, która jest z Warszawy, była w tym samym roku, ona wygrała jesień, tak, Wielką Jesień niedawno. Nawiasem mówiąc, maluje zupełnie inne rzeczy teraz niż to, co to było tutaj prezentowane. Izabela, tak. Izabela Żul... To jest Izabela Żółcińska, którą ja wystawiłem w Stanach. Rzucińską, tak. Niedawno. I ona też jest z Warszawy, aktywna w szkole malarskiej. Pan, jak się nazywał ten gentleman? Lisak. Adam Lisak, tak. Z Gdańska. To był z Gdańska, tak. Tak, z Gdańska. Ja nie wiem dokładnie. Właściwie tak jakoś tam w Anglesie schował.
miał propozycję wyjazdu do Stanów, nie skorzystał. No, ale jakiś taki bardzo zacny człowiek. Tak. I co dalej? Aha, to jest... O! Dziewczyna. Tak. Francuska. Francuska. A nie tak samo? Nie, nie, nie. Aha, tak, Chloe Julien. Chloe wyjechała z Francji i mieszka gdzieś w Anglii, właśnie gdzieś w Szkocji. I zajmuje się w dalszym ciągu malarstwem. Ja ją widziałem chyba za 2 lata temu, chyba w Amsterdamie. Także, ale nie wiem dokładnie, co tam się tutaj dzieje. Bardzo ciekawa artystka, nawiasem mówiąc, chyba są te 2 place tutaj w domu. I następny, aha, i o Korle, o którejśmy rozmawiali. I, a kto to jest? Magdalena Masakowska, Warszawa. Tak, ale to już jest następna aktywa, tak? Następna. Tak, to była... Z ma, o, przepraszam, i to Plaga wtedy też była, tak? Aha, to były 4. Dwie osoby z Pragi. Tak. Ale Magdalena Masakowska była z Warszawy. Ja nie wiem, co się z nią dzieje. Maluje. I... Katarzyna Kubrakiewicz. Katarzyna Kubrakiewicz, tak. Z Akademii Sztuk Pięknych z Pragi czeskiej była Izabela Grosowa. I jaką się nazywa? Jarosław Duszek. Co? Jarosław Duszek. Duszek. Ja nie mam żadnego kontaktu z nimi, no, muszę się przyznać, że wstydem. No i... A kiedy Maria Kessner była? To był ten sam rok, czy następny? A, to był następny rok. Maria Kessner, to jest Tomek. Nie, Tomek jest na górze. Znaczy Stefan jest na górze. Stefan jest na górze, a to jest Mariana Gole. Oni mają galerię w Warszawie, na Jana Pawła, tak? Muszę się przyznać, że nigdy tam nie byłem, ale... Tak? Twórcza? Twórcza bardzo. Jak również oni są bardzo, że tak powiem, zaangażowani w środowisko artystyczne. Na Pradze mają jakąś taką... Malarnię, słucham? Świetnie sobie radzą. Tak? Ale myśmy zapomnieli o Poznaniu. Ta, jak się nazywała, pani... Tusk. Nie. Tak, która jest tutaj na... To z Wrocławia. Przepraszam, to Wrocław, tak. Dobre, dobre. A ona jest tak, jak się ona nazywała? Martyna Żółtaszek. Martyna Żółtaszek. Świetnie, dziękuję. Martyna Żółtaszek, nawiasem mówiąc, no, robi dużą karierę i ciekawą karierę. Ona mieszka w tej chwili, właściwie w tej chwili jest w Australii przez chyba ponad rok i maluje, ale przez 3-4 lata mieszkała w Londynie, miała właśnie kontrakt z taką galerią w Londynie, który ją wystawił w Londynie chyba ze 2 razy. Ja ją również zaprosiłem do Stanów, ona była w Uniwersytecie w Tennessee i malowała chyba przez kilka tygodni tam. I jest, w tej chwili jest w Australii, w Melbourne, jak rozumiem. No i... Aha, nasz zwycięzca z Wrocławy... Huculak. Tak, Huculak sobie świetnie radzi. No, bardzo przepraszam, że nie był, nawiasem napisał mi chyba... To bardzo rzadko się zdarza, żeby malarz coś napisał w ogóle. Ale on napisał 2-stronicowy list, proszę Państwa, co w ogóle się nie zdarza. Bo ale nikt do mnie listów nie pisze. Ręczny. Nie, to w ogóle to ja nie wiedziałem, o co chodzi. Słucham? Dinozaur jakiś. Tak, nie wiedziałem, o co chodzi na początku. Nie, on jest niezwykle sympatyczny, młody człowiek. Nawiasem mówiąc, ja go również wystawiłem w Stanach i był... na Uniwersytecie w Tennessee przez parę tygodni. Mamy bardzo dobry kontakt, nie mówiąc o liście, ale i on jest również wygrał Bielską
tak? Jesień? Nie, nie, czy był, ale no, jakąś tam był zauważony, tak. Wyróżniony tam. Ale on jest również no, bardzo dobrze rozeznany przez środowisko we Wrocławiu. Wszędzie jest, tak. Jest asystentem na Marazji. To za schodami jest jego schodami. Tak, a to była jego praca, która nawiasem mówiąc powstała po wizycie w Kozłówce. To jest Kozłówka, znaczy Lampard.